Cześć, z tej strony Ola Zalewska, autorka projektu Atelier Podróży, Polka mieszkająca w Indiach. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego vloga prosto z Indii. Dzisiaj dowiesz się trochę więcej o indyjskich nieruchomościach, ponieważ ostatnio pokazałam Ci już, jak wygląda indyjskie mieszkanie, czyli czym różni się ono od tego polskiego, a także moją okolicę. Czyli jak wygląda blok, jak wygląda klatka schodowa, a nawet drzwi moich sąsiadów. Tym razem więc skupimy się na kwestiach bardziej zasadniczych, czyli cenach mieszkań, powierzchniach, czy warto kupić, czy może lepiej wynajmować i co to jest Vastu Shastra? Zapraszam. Jesteśmy teraz na stronie, gdzie znajduje się cały artykuł właśnie dotyczący tych indyjskich nieruchomości. Opowiemy sobie dzisiaj o tym, jak wygląda ich poszukiwanie, czyli tak naprawdę coś, co dotyczy bardziej osób planujących na przykład przeprowadzić się do Indii w związku z pracą, a może tak być, dlatego że szczególnie tutaj właśnie w Bengalurze albo ewentualnie w Delhi czy w Bombaju znajduje się masa międzynarodowych firm, więc nigdy nie wiadomo. Nawet pracując w korporacji możecie być kiedyś tutaj oddelegowani. Jeżeli jesteście podróżnikami, to może będziecie chcieli na jakiś czas się tutaj przenieść i wtedy też warto wiedzieć gdzie i jak. Wiadomo, kiedy przyjeżdżamy do Indii na wycieczkę, to siłą rzeczy będziemy zdani bardziej na hotele, dlatego że Indie swoją powierzchnią i odległościami między poszczególnymi atrakcjami są na tyle długie i szerokie, że ciężko byłoby nam po prostu coś sobie wynająć i robić, nie wiem, weekendowe wypady. Cały czas trzeba być w drodze. Ale gdzie szukamy? Przede wszystkim szukamy tego w internecie, więc mamy masę różnych portali, takich właśnie jak Magic Bricks, które oferują nam te mieszkania. Możemy sobie więc ustalić, czy mieszkanie chcemy kupić, czy mieszkanie też chcemy wynająć. To wszystko jest dostępne w filtrach. Ewentualnie, jeżeli mamy kogoś znajomego w danym miejscu, do którego się wybieramy, albo na przykład kogoś z firmy, jakiegoś kolegę, koleżankę na miejscu, to też fajnie by było, żeby ta osoba nam pomogła w tych poszukiwaniach, dlatego że wiadomo, nigdy jako biali ludzie w Indiach nie dostaniemy tak dobrych stawek, jak dostaną to lokalni po prostu. Oczywiście później umowa będzie spisana na Ciebie, no ale warunki może wynegocjować osoba tutejsza. I teraz jak popatrzysz sobie na takie przykładowe ogłoszenie z Magic Bricks, to zobaczysz, że mamy tutaj różne skróty, które niekoniecznie coś nam Polakom mówią, dlatego że nasze portale, na których szukamy nieruchomości, są zupełnie inaczej zbudowane. Więc na przykład mamy 2BHK, 1200, SQFT, tutaj mamy project, tutaj mamy kwestie parkingu, availability, czyli od kiedy jest to mieszkanie dostępne, furnished status, floor. I to są takie bardzo, bardzo podstawowe dane, których musimy być świadomi. Więc jeżeli czegoś poszukujemy, to musimy od razu wiedzieć, czego my chcemy. Czyli na przykład szukamy jednopokojowego mieszkania, czyli takiej kawalerki i wtedy na przykład będzie to po prostu 1BHK. Ten skrót pochodzi od bedroom, hall, kitchen, czyli z zasady najważniejsza część to jest to, ile mamy sypialni, czyli pokoi takich zamkniętych, dlatego że hall, czyli ta jadalnia razem z tym living room, czyli salonem, zawsze w takim mieszkaniu będzie. Dochodzi też ewentualnie kwestia łazienek, ale to już musimy sprawdzić w poszczególnym ogłoszeniu. Do tego wszystkiego, jak popatrzycie, mamy tutaj 1200 SQFT,
T, czyli to jest powierzchnia i tu jest powierzchnia, cena za metr, tyle że to nie jest metr kwadratowy, tylko to jest stopa, czyli to jest square feet, czyli stopy kwadratowe. I teraz przelicznik nie jest zbyt prosty, bo to się przelicza mniej więcej 110 na 1000. Więc to wszystko trzeba sobie przekalkulować. Ale jak widzicie, to mieszkanie jest dość sporych rozmiarów. Ale jak wyglądają ceny? Z cenami jest tak, że wszystko zależy od tego, czy my będziemy chcieli sobie to mieszkanie kupić, czy my będziemy chcieli to mieszkanie po prostu wynająć. Więc jeżeli my to mieszkanie będziemy sobie wynajmować, to jest nawet nieźle, bo nawet w takich miejscach jak Bangalore, który jest Doliną Krzemową Indii, mieszkanie o powierzchni powyżej 100 metrów kwadratowych, takie trzypokojowe, to jest koszt mniej więcej w granicach właśnie 1800 zł, czyli około 30 tysięcy rupii miesięcznie, plus media, czyli tutaj właśnie kwestia na przykład internetu, wody, prądu. Z gazem wygląda to tak, że najczęściej ci nowi deweloperzy mają już instalacje gazowe, ale w tych starszych budynkach musimy sobie po prostu zamówić butle gazowe. Te cylindry, które przywożą nam do domu i po prostu rurką do tej płyty gazowej są one podłączane. Oczywiście może się trafić mieszkanie, w którym jest płyta elektryczna albo indukcyjna, to też nie jest wykluczone. Niemniej jednak no, takim standardem indyjskim jest ta płyta gazowa, tak jak ostatnio pokazywałam. Jest też kwestia maintenance, czyli tak zwany czynsz, który płacimy. Jego płacimy niezależnie od tego, czy my to mieszkanie wynajmujemy, czy to mieszkanie jest nasze, własnościowe. Dlatego, że to są opłaty, które wchodzą w całość tutaj jakby osiedla. Czyli mamy kwestię sprzątania tego osiedla, mamy też różne usługi typu hydraulik, elektryk, który przychodzi i coś nam w mieszkaniu naprawia, jeżeli jest taka potrzeba. Mamy też w tej cenie dostęp do tak zwanego clubhouse, czyli takiego ośrodka sportowo-rekreacyjnego, dostępnego tylko dla mieszkańców danego osiedla, czyli na przykład jest tam basen, nie wiem, jakieś stoły do ping-ponga, kort tenisowy może być kort do badmintona, to jest znacznie bardziej popularne w Indiach niż tenis, może być też na przykład siłownia, wiele, wiele udogodnień łącznie z takimi salami, które można wynająć, zrobić sobie tam po prostu jakieś przyjęcie, jakąś uroczystość. I teraz, kiedy popatrzymy na te stawki, to zobaczymy, że czasami może być kwota oczywiście podana tak, że jesteśmy ją sobie w stanie odczytać, ale czasami ta stawka się pojawi albo będziemy rozmawiać przez telefon i padnie określenie lakh albo kror. I teraz co to znaczy lakh lub kror? To się pojawia bardzo często, wręcz notorycznie. Lakh to jest 100 tysięcy, więc na przykład 2 lakhs to jest po prostu 200 tysięcy, 5 lakhs to jest 500 tysięcy, 10 lakhs to jest milion. I teraz kolejne określenie to jest crore. Crore, czyli 10 milionów. Czyli tak na dobrą sprawę 100 lakhów to jest 1 crore. Więc jeżeli kupujemy mieszkanie, to niestety, ale bardziej musimy się oprzeć na krorach niż na lakach, więc tutaj ceny będą wyglądały różnie w zależności od tego, oczywiście jaka jest to lokalizacja, jaka jest to powierzchnia, jakie jest wykończenie tego domu, ile lat ma taki dom, ale powiedzmy, że jeżeli w tej chwili szukamy sobie mieszkania i skierujemy swój wzrok w kierunku tych no, nowo budujących się jakichś nieruchomości, bo niekoniecznie chcemy inwestować teraz pieniądze w odnawianie czegoś bardzo starego, tylko chcemy sobie kupić, tak jak na przykład w Polsce, no właśnie tak jak tutaj widać, coś co dopiero się buduje, na przykład będzie dostępne za rok, za dwa, za trzy, to wtedy no, cena takiego mieszkania właśnie trzypokojowego z kuchnią,
dwoma łazienkami lub trzema, to jest koszt między 1,5 krora, a no właśnie, i tutaj jakby nie ma górnej granicy, więc jeżeli wybierzemy sobie, załóżmy tutaj, jakiegoś takiego dewelopera normalnego, nazwijmy to, takiego z normalnej, średniej cenowo półki, czyli jakościowo też to mieszkanie jest takie no po prostu ok, to wtedy ta cena będzie w granicach 1,8 powiedzmy krora, tak? Czyli to jest 18 milionów rupii. Pamiętajmy, że w tej chwili przelicznik jest taki, że mniej więcej za jedną złotówkę dostaniemy 19 rupii. Więc wszystko trzeba sobie podzielić przez 19, więc taka standardowa cena na przykład 19 milionów, więc już wiecie, że za mieszkanie takie trzypokojowe z kuchnią, dwoma łazienkami, w miarę normalne, standardowe, nie jakieś nie wiadomo co, to jest 1 000 000 PLN. No więc inwestycja dość spora, a jeżeli będziemy chcieli znaleźć sobie coś, co będzie na przykład większe, w lepszej lokalizacji, albo bardziej takiego wyszukanego dewelopera, czyli takiego, który dba bardzo o szczegóły, zrobi nam włoski marmur na podłodze, albo zrobi nam jakieś drewniane okna, a nie zwykłe plastiki, trochę wyciszenia, dlatego że no, w Indiach nigdy nie ma ciszy, tutaj nie ma takiej stuprocentowej ciszy, tutaj zawsze są jakieś dźwięki. No i do tego jeszcze dochodzi właśnie kwestia okolicy i tego, co na takim osiedlu się znajduje. No to wtedy już mówimy o stawkach tak naprawdę od 2, 3, 4, 5 krorach za takie mieszkanie. Ewentualnie oczywiście można szukać domu, albo teraz też są popularne wille, albo villamenty, czyli taka niby willa, ale jednak połączona jeszcze z inną willą, taki trochę bliźniak, ale jeszcze nadbudowany, i tu znowu ceny będą się wahały od właśnie 1,7 krora do bliżej nieokreślonej stawki. I teraz powierzchniowo, no to właśnie, square feet, jedna stopa kwadratowa to 0,092 metra kwadratowego, czyli tak jak powiedziałam, mniej więcej 1200 stóp to jest około 110 metrów, tak więc widać, że te mieszkania są dość spore i prawda jest taka, że mało deweloperów robi te mieszkania mniejsze. Najczęściej spotykane właśnie mamy te trzy pokojowe, bo takie mieszkanie też jest łatwiej potem i sprzedać, i wynająć. No i kwestia właśnie układu tego mieszkania, czyli na przykład ilość sypialni, kuchnia będzie zawsze jedna, ewentualnie niektórzy deweloperzy dają też opcję w takich budynkach, które dopiero powstają, żeby na przykład z dwóch mieszkań dwupokojowych zrobić sobie jedno mieszkanie czteropokojowe, no i wtedy już mamy dwie kuchnie, tak? To już trzeba wtedy sobie zdecydować, czy na przykład są nam potrzebne dwie, czy jedna nam wystarczy. Mamy. Sam układ mieszkania bywa różny, bywa lepszy lub gorszy. Prawda jest taka, że to nie do końca ma znaczenie, czy to jest dobry deweloper, czy zły, bardziej jaki jest plan architekta, bo mieszkania są i czasami bardzo małe i super rozkładowe, a czasami są po prostu bardzo duże i beznadziejnie zrobione. Do tego wszystkiego dochodzi kwestia, że na przykład część tej powierzchni zjada nam to, co dotyczy służącej. Dlatego, że oczywiście wiele osób w Indiach, jak już wspominałam wcześniej, ma służące, czyli taką po prostu pomoc domową, która przychodzi sobie rano, zmywa naczynia, zamiata, myje podłogę i jak zrobi swoje, to wychodzi. Ale wiele jest też rodzin, zwłaszcza w tych dużych miastach, które decydują się na to, żeby gdzieś tam ze wsi jakieś ściągnąć do siebie taką służącą, żeby mieć ją na stałe, żeby ona na przykład też gotowała w domu, więc tutaj jakby kwestia jest wtedy taka, że też w tym mieszkaniu znajduje się część z sypialnią i łazienką właśnie dla takiej służącej.
Różnie też bywa z tą, pokazywałam Wam też, że w tym mieszkaniu na przykład jest ta dodatkowa część taka gospodarcza, ale nie w każdym mieszkaniu też się to znajduje. Czasami ta część jest zamknięta, czasami jest całkiem otwarta, niemniej jednak ta kuchnia przeważnie jest spora i przeważnie ma gdzieś tam wydzieloną tą część, w której ta służąca ma sobie tam urzędować. Do tego wszystkiego jeszcze niektóre mieszkania mają właśnie ten puja room, czyli pokój do puji. Puja to jest ta ceremonia modlitewna z punktu widzenia hinduizmu. Tutaj też odsyłam do artykułu Oko w oko z Bogiem, ale też wspominałam właśnie o tym w tym odcinku dotyczącym indyjskiego mieszkania, także w takim mieszkaniu się znajduje świątynia i czasami może być ona po prostu gdzieś wstawiona do jednego z pokojów, a czasami ma właśnie taką specjalną wnękę, która się nazywa puja room. I teraz dodatkowo tutaj, jak popatrzycie, mamy kwestie na przykład umeblowania. Furnished, semi-furnished, unfurnished. Semi-furnished to jest po prostu mieszkanie, które ma zrobioną kuchnię. Ma zrobione szafki i szafy, czyli takie standardowe mieszkanie, jak kupimy sobie, powiedzmy od nowości, to w tym mieszkaniu w zasadzie nie będzie nic. Może być tak, że część deweloperów oddaje to, oczywiście zrobione z podłogą, jakimiś kafelkami, ale też z kuchnią, czyli blatem, natomiast szafek nigdzie nie będzie i to jest ta wersja unfurnished. Semi-furnished jest wtedy, kiedy właśnie mamy już zrobione szafki w kuchni i na przykład mamy też zrobione te szafki w poszczególnych pokojach. No i furnished to jest już taka wersja, gdzie będziemy mieć też ewentualnie jakieś łóżka i pozostałe meble. Czyli na dobrą sprawę, jeżeli planujemy się tutaj przenieść, ale nie na zawsze, no to trzeba szukać tej wersji furnished, bo w semi-furnished będziecie musieli sobie wszystko sami kupić. I teraz facing east north, northeast, czyli w którą stronę to mieszkanie jest zwrócone. I dlaczego to ma znaczenie, to powiem jeszcze pod koniec, dlatego że jest to związane z tak zwaną Vastu Shastrą, czyli takim indyjskim feng shui, bo na pewno feng shui, które tak naprawdę nazywa się feng shui, słyszeliście, a o Vastu pewnie nie. Więc tutaj to też dla większości Hindusów, nie Indusów, tylko Hindusów, ma to znaczenie. No i kwestia też ewentualnie piętra. W zależności od tego, które piętro, też cena będzie trochę inna. Wyposażenie, dodatkowe wymagania i oczekiwania, czyli kwestia na przykład windy, alternatywnego źródła zasilania, dlatego że w Indiach bardzo, bardzo, bardzo często, w zasadzie przynajmniej raz dziennie, jak nie więcej, po prostu jest wyłączany gdzieś tam prąd, nie wiem. Jest kwestia tego, że zmienia się napięcie w gniazdku, więc trzeba uważać, o tym mówiłam, ale też może być po prostu całkiem wyłączony prąd z takich lub innych przyczyn. I wtedy jest kwestia dla nas dość ważna, czy na takim osiedlu, na którym mieszkamy, będzie takie dodatkowe źródło zasilania, z którego możemy pobrać sobie energię, tak żeby być w stanie na przykład pracować po prostu w ciągu dnia. I teraz w kwestii właśnie tej Vastu Shastry. Wygląda to tak, że nie każdy może zwraca na to uwagę, ale jeżeli na przykład kupujemy mieszkanie od deweloperów takich bardziej luksusowych, tak bym to nazwała, czyli z takiej klasy A, to oni raczej, stawiając budynek, zwracają uwagę na to, na przykład, gdzie się znajdują nasze drzwi, gdzie się znajduje nasza sypialnia, gdzie się znajduje nasza łazienka. To są takie kwestie bardzo ważne, dlatego że jest kilka zasad,
tak jak w feng shui, które właśnie decydują o tym, czy to mieszkanie, czy będziemy w nim szczęśliwi, czy nie, czy tam w tym domu, czy ono nam przyniesie dostatek, czy nie, czy pieniądze nam będą po prostu uciekały. Więc jedna z takich zasad mówi o tym, że na przykład mieszkanie nie powinno być zwrócone na południe. Zwrócone na południe to oznacza, że my sobie stoimy w środku tego mieszkania i spoglądamy przez nasze drzwi wyjściowe, jaki kierunek widzimy. Nie powinno być to południe. I to jest tak zwany south-facing apartment i to jest coś, co się po prostu tutaj nie sprzedaje. A jak coś przez przypadek ktoś gdzieś kupi, to najczęściej bardzo szybko chce się tego mieszkania po prostu pozbyć albo będzie go wynajmował, ale będzie miał problem często, żeby to wynająć i może być tak, że takie mieszkanie będzie sobie po prostu stało puste. Kwestia salonu, czyli tego naszego pokoju dziennego. Południe, północ albo północne południe. I teraz też jak my patrzymy na te kierunki w takim mieszkaniu, no bo na dobrą sprawę, no gdzie tam do północy, a nasze mieszkanie, więc musimy sobie po prostu tą oś północ-południe przeprowadzić przez środek tego naszego mieszkania i wtedy to mieszkanie jest podzielone na cztery właśnie części pod kątem tych kierunków. I wtedy już wiemy, że na przykład salon powinien być właśnie w tej części wschodniej albo północnej, tudzież ewentualnie północno-wschodniej. Z łazienkami też nie jest łatwo. Okazuje się, że nawet to, jak macie ustawioną toaletę, ma znaczenie, bo jak toaleta jest w nieodpowiednim miejscu albo zwrócona w nieodpowiednim kierunku, to będziecie mieć wieczne jakieś problemy zdrowotne i będą Wam uciekać pieniądze. Więc najlepiej, jeżeli jest południowy zachód, zachód to jest taki kierunek, gdzie ona powinna być zwrócona, gdzie powinna się też znajdować łazienka. Kuchnia to jest miejsce ognia, dlatego ona ma z zasady jedną lokalizację i to powinien być południowy zachód, południowy wschód ewentualnie, nigdy na północy. Znowu pokój nasz, taki do nauki, ewentualnie biuro, powinno być na wschodzie lub na północy. I łóżko, jeżeli mamy sypialnię, to nasze łóżko powinno się znajdować w rogu tym południowo zachodnim i łóżko zawsze powinno być zwrócone w stronę południa albo w stronę ewentualnie wschodu. To tak z grubsza, bardzo z grubsza, dlatego że jak sobie wejdziecie gdzieś na stronę, gdzie są zasady panujące w wastu, to po prostu was to może przytłoczyć. Więc tak samo te zasady dotyczą na przykład kupowania działki, stawiania domu, gdzie nagle okazuje się, że świetna lokalizacja albo piękne mieszkanie, no ale z punktu wastu po prostu jesteśmy ugotowani. Powiedziałam też o tym, że kiedy poszukujemy mieszkania, to mogą się pojawić dodatkowe wymagania. Jednak nie te nasze, tylko osoby, które takie mieszkanie nam wynajmuje. I wtedy może być to kwestia na przykład naszego statusu związku. Czyli czy jesteśmy w związku, czy to jest dla pary, czy to jest dla rodziny, czy to jest dla mężczyzny samego, czy też dla samotnej kobiety. Czy jest to student, czy nie, to oczywiście tak jak w Polsce. Do tego też dochodzi kwestia naszej ewentualnej diety. Czyli dość często na południu pojawia się wymaganie, że osoba, która takie mieszkanie będzie wynajmować, musi być po prostu wegetarianinem. Dlatego, że niektórzy uważają, że no jak już raz skazicie kuchnię, ewentualnie lodówkę takim niewegetariańskim jedzeniem, to już nigdy nie będzie można jej wyczyścić. A jakich mamy tutaj deweloperów? Tak naprawdę w zależności od tego, czego szukacie i jaki jest Wasz budżet oczywiście, mamy różnych deweloperów. I teraz na przykład takim bardzo popularnym, którego widać w wielu, wielu miejscach, jest Prestige. Prestige ma takiego charakterystycznego orła w swoim logo, więc zarówno te budynki takie mieszkaniowe, jak i ewentualnie też biurowce ten Prestige buduje. I to jest taki deweloper,
Nie chciałabym porównywać do polskich, może żeby też ewentualnie nikogo nie urazić, ale to jest taki deweloper, który robi takie mieszkania okej, takie, że jak się już wprowadzimy, to będziemy musieli sobie po prostu sami wszystko zaaranżować. Problem polega często na tym, że w takich mieszkaniach, w takich blokach, takich blokowiskach, bo niestety Prestiż takie buduje, okazuje się, że to, że nie ma okna w kuchni, to jeszcze jest najmniejszy problem. Czasami jest okno, ale to okno wychodzi nam bezpośrednio na przykład na kuchnię naszego sąsiada. I niekoniecznie stojąc i gotując chcemy oglądać naszych sąsiadów. Przynajmniej ja nie. Do tego też kwestia ewentualnie właśnie naszego widoku z balkonu albo naszego widoku z okna naszej sypialni. Też może być tak, że jest to po prostu blokowisko zrobione tak, że jest blok w blok, balkon w balkon i wtedy zero prywatności. Na dobrą sprawę nawet u tego dewelopera, gdzie ja w tej chwili wynajmuję mieszkanie, też większość dnia moje zasłony są po prostu opuszczone, dlatego że jedno z okien wychodzi sobie na korytarz, może nie bezpośrednio na korytarz, ale kątem na korytarz, więc nie bardzo chcę, żeby ktoś, kto przechodzi, mi zaglądał. A z drugiej strony na przykład mam okno też sąsiadów do ich jadalni i to też mnie nie bardzo urządza. Więc jeżeli szukamy takiego mieszkania, żeby czuć się w miarę swobodnie, no to już trzeba patrzeć na tych takich lepszych deweloperów, czyli na przykład Total Environment. To jest deweloper z górnej półki i też z górnej półki finansowej niestety. Nie z takiej całkiem najdroższej, tak w granicach na przykład 2 do 3 crore, czyli jak macie 1,5 miliona wolnych środków, to możecie sobie takie mieszkanie kupić. Dlatego lepiej jest zdecydowanie mieszkania w Indiach wynajmować, bo nie oszukujmy się, że jak weźmiecie sobie kredyt na przykład hipoteczny, to okazuje się, że spłata na 20 lat czy 30 lat wychodzi Wam 2 razy więcej niż czynsz w mieszkaniu takiej samej powierzchni. Czyli czynsz powiedzmy za 120 metrów macie 30 tysięcy, a spłatę kredytu będziecie mieć na przykład 70-75 tysięcy. Więc te kwestie kredytowe w Indiach, tak jak w Polsce. No i oczywiście trzeba mieć też wkład własny. W Indiach akurat to jest 20-25%, to też zależy. I do tego jeszcze mamy kwestię 6,65%, które płacimy za rejestrację takiego mieszkania i do tego jeszcze podatek GST. Więc nie jest tanio. Zdecydowanie nie jest tanio. Mamy też deweloperów takich jak Hiranandani i to jest taki deweloper bardziej pomiędzy, powiedzmy, Total Environment a Prestiżem, więc jest szansa, że na przykład w jakimś jego bloku, bo to będą znowu takie wielkie, wielkie bloki, będziecie mieć po prostu widok taki na okolice, bo na przykład macie nie dość, że 30 piętro, to jeszcze po prostu piękny widok, bo akurat nie ma tam innego budynku. I do tego też masę fajnych atrakcji na takim osiedlu, bo będą korty tenisowe, jakieś korty właśnie do squasha, jeden basen, drugi basen, biblioteka, kawiarnia itd. Więc to wszystko. To wszystko na dzisiaj. Oczywiście no, temat nie został wyczerpany w pełni, można by pewnie rozmawiać o tym godzinami. Jeśli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu albo możesz też do mnie napisać na Facebooku lub na Instagramie. Dzięki i do zobaczenia w kolejnym odcinku.